Nie żyje gwiazda M jak miłość. Tuż przed śmiercią prosiła tylko o to. 20 września media obiegła informacja o śmierci Barbary Chorawianki. Aktorka znana z serialu M jak miłość odeszła w wieku 94 lat. Wiadomo, kiedy odbędzie się jej pogrzeb. Kobieta miała konkretną ostatnią wolę. Barbara Chorawianka nie żyje. O śmierci znanej aktorki dowiedzieliśmy się 20 września. Później te przykre informacje potwierdziła jej bratanica Maja Chorawianka w rozmowie z polską agencją prasową. Kobieta zmarła w szpitalu praskim w Warszawie w wieku 94 lat. Barbara Chorawianka pierwszy raz stanęła na deskach teatralnych jako pięciolatka, a w kolejnych latach rozwijała swoją karierę, występując w coraz poważniejszych produkcjach. Zagrała w takich filmach jak Pociąg, Echo czy Pensja pani Later. Szerokiemu gronu odbiorców z pewnością najbardziej kojarzy się z rolami w serialach Plebania czy M jak Miłość. W ostatniej ze wspomnianych produkcji wcieliła się w postać Jadwigi Zduńskiej. Barbara Chorawianka zaczęła się wycofywać z zawodu po 1991 roku, kiedy zmarł jej mąż Mieczysław Wojt. Tak będzie wyglądał pogrzeb Barbary Chorawianki. Wiadomo już, jak będzie wyglądał pogrzeb znanej aktorki. Zmarła 20 września Barbara Chorawianka zostanie pochowana 27 września. Uroczystości związane z ostatnim pożegnaniem rozpoczną się o 12:30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Później żałobnicy przeniosą się na cmentarz Powązkowski, gdzie kobieta zostanie pochowana w grobowcu rodzinnym. Wiele wskazuje na to, że w ostatnim pożegnaniu aktorki wezmą udział nie tylko członkowie rodziny i przyjaciele, ale również osoby, które przez lata były związane z nią zawodowo. Wszyscy chętni, aby pójść ostatnią drogą z Barbarą Chorawianką, powinni stawić się o wspomnianej wyżej godzinie w warszawskiej świątyni. Ostatnia wola Barbary Chorawianki. Okazuje się, że Barbara Chorawianka miała przed śmiercią jedną konkretną prośbę. Jej rodzina postanowiła przekazać ostatnią wolę w rozmowie z polską agencją prasową. Chodzi o podarunki, które tradycyjnie układa się na grobie w dniu pogrzebu. Okazuje się, że aktorka chce, aby żałobnicy, zamiast kupować kwiaty, wpłacili darowiznę na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Prosimy o datki na rzecz pomocy kobietom ofiarom wojny w Ukrainie do wystawionej w czasie pogrzebu puszki albo na konto Polskiej Akcji Humanitarnej, czytamy. Śmierć Barbary Chorawianki to duży cios dla polskiej kultury oraz krajowej sztuki kinematograficznej. Dla wielu osób aktorka była mistrzynią w swoim fachu oraz inspiracją dla wielu z tych, którzy zdecydowali się pójść jej śladem.